Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy w Nędzy zorganizował turniej piłkarski, który w miniony weekend odbył się na lokalnym boisku. Nagrody wręczył wyjątkowy gość. Orlik Cup Nędza zorganizowano już po raz szósty. To cykliczne wydarzenie, którego gospodarzem jest Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy, rozsławia Nędzę w piłkarskim środowisku. Rozpoczęliśmy w tym roku troszkę inaczej, bo 8 czerwca Boże Ciało była jakby pierwsza część dla rocznika 2012. No i wczoraj, dzisiaj już kolejne roczniki, czyli od 2014 do 2017. 44 drużyny, czyli blisko 500 dzieci w ciągu tych 3 dni, do tego rodzice, trenerzy, także myślę, że około 1000 ludzi gdzieś się przewinęło na naszym stadionie w 3 dni tego turnieju. W dniu dzisiejszym w tej najmłodszej kategorii gramy bez klasyfikacji. Każda drużyna biorąca udział w dzisiejszym turnieju otrzymuje pamiątkowy puchar. Wszyscy zawodnicy dostają pamiątkowe medale. No i mamy też dyplomy dla każdej drużyny za uczestnictwo. Ponadto każdy trener wybrał sobie najlepszego zawodnika w swojej drużynie, który też dostanie taką małą niespodziankę w postaci takiej karty zawodnika, jakby to nazwać, nie wiem, MVP swojej drużyny. Grałem w piłkę. Jak ci się podobał ten turniej? Fajnie. Puchar. Co jest na tym pucharze? Korek, puchar, piłka, medale. Leżę, znowu pomyliłem, tak, nie? No, po prostu ćwiczymy tu i czasami robimy snan. No, mamy. No, trzeba naprawić prosty prostu, błąd i teraz tych. Bawimy się. W Orliku Starszym i w Żakach mieliśmy klasyfikację. Mieliśmy nagrody rzeczowe. Każda drużyna dostała też pamiątkowy puchar. Medale też były dla zawodników. No i pierwsze 3 drużyny otrzymały piłki. Także mieliśmy na każdą kategorię po 18 piłek. Pierwsza drużyna po 8, a potem druga, trzecia po 5 piłek. Także już takich naprawdę fajnych. To zaś dzięki wsparciu osób zaangażowanych w dziecięcy sport. W tym roku nie zabrakło patronów i sponsorów, którzy włączyli się w organizację piłkarskich zmagań w Nędzy. Turniej odbywa się pod patronatem i Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Raciborskiego, naszej gminy, oczywiście nasza pani wójt, pod patronatem ministra Wosia, no ale przede wszystkim pod patronatem, to jak widać tutaj, firmy Impost. No nie jest tajemnicą, że pan Rafał Brzoska byłym mieszkańcem naszej gminy i nie odcina się nigdy od tych korzeni i jest gdzieś tam zawsze otwarty na pomoc. Było tak podobnie przy koncercie charytatywnym, który był organizowany też przez nasz tutaj klub. No i tak samo było tym razem. Dosłownie wystarczyły 2 maile, była jakby akceptacja z tej strony. Bardzo aktywnie wspiera właśnie wszystkie inicjatywy, czy środowiskowe, ale także rozwojowe. Tu akurat to miejsce ma jak gdyby powiązane z sentymentalnością to, że wspieramy właśnie tych najmniejszych talentów, dzieciaków, którzy nie mają być może w takim rejonie zbyt wiele możliwości do rozwoju i aktywnego rozwoju swojej młodości, więc my jako spółka wspieramy właśnie wszystkie inicjatywy, które pojawiają się i w których oczywiście możemy uczestniczyć. To też jest jak gdyby pokłosie tego, co miałem, przeżywałem w młodości. Każdą wolną chwilę spędzałem na graniu w piłkę. Czy to było specjalne wymykanie się z domu przed lekcjami, żeby grać w piłkę, czy po lekcjach zawsze kombinowaliśmy, żeby jak najwięcej tego czasu spędzić na tym świeżym powietrzu. Ale potem nawet już w samym klubie, niekoniecznie tutaj w Nędzy, ale w sąsiedniej wiosce Zawady Książęcej, było zawsze tym wyzwaniem grać, móc trenować i dobijać się do pierwszej drużyny, ubrać tą koszulkę klubu. No i to zostało we krwi. To wszystko stało na Narodowym. W piątek jeszcze chłopaki, panowie z Impostu rozbierali 6 rano. W sobotę byli u nas na miejscu na stadionie.
No i wczoraj był pan Waldek Brzoska, jak wręczał też nagrody z nami, bardzo zadowolony i myślę, no padła jeszcze zapowiedź, że jest to pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni raz, Dzień Impozy z nami tutaj. Również po raz pierwszy pojawił się w Nędzy wyjątkowy gość, były bramkarz i reprezentant Polski, obecnie komentator i ekspert piłkarski. Jak na Narodowym, to i w Nędzy nie musi być, a tak na poważnie, no to też właśnie dzięki firmie Impoz, dokładnie raczej dzięki państwu Brzoska, bo to Mirosław Majdan razem z żoną udzielają się razem wspólnie w licznych akcjach charytatywnych. Tak się składało, że był tu też tu, po tym meczu, wybierał się właśnie na Śląsk i no, udało się go zaprosić, odpowiedział na nasze zaproszenie. Myślę, że wczoraj też naprawdę był to miło spędzony czas, bo chłopaki, autografy były dosłownie wszędzie na butach, na rękawicach, na koszulce. I po prostu no, zostawił trochę swojego czasu tutaj, to było fajne i miłe. Pojawiając się na tego typu imprezach, zawsze mam taką refleksję i przypominam sobie, jak sam byłem w wieku tych dzieci, jakie to dla mnie było przeżycie, jakie wrażenie. I jaki byłem szczęśliwy, mogąc uczestniczyć w rywalizacji z rówieśnikami w tego typu turniejach, bo oczywiście dzisiaj to są jeszcze dzieci, ale właśnie takie turnieje, takie inicjatywy kształtują późniejszych reprezentantów Polski i oni nie biorą się z niczego. Oni właśnie się biorą z takich rozgrywek, z takich turniejów, kiedy widzimy dzieci rywalizujące, biegające za piłką, co też jest oczywiście popularyzacją piłki nożnej wśród młodzieży, co wydaje mi się w dzisiejszych czasach jest naprawdę godne tego, żeby to wspierać. Mam to oczywiście na myśli dobę komputerów, internetu i coś, co bardzo skutecznie odciąga dzieci od sportu, więc jak najbardziej zawsze z dużą przyjemnością po czymś takim się podpisuję. Początkowo potrzebował jednak wyjaśnienia rodziców, bo to bardziej pokolenie to rodziców pamiętało, raczej pan Radka z boiska, ale jak było widać później naprawdę ilość wykonywanych zdjęć, autografów, także na pewno było to dla nich jakieś przeżycie. Podejrzewam, że po powrocie do domu gdzieś tam w Google'ach sobie wygooglowali, kto to był Radosław Majdan i gdzieś te koszulki, rękawice trafiają gdzieś za szybę z tym autografem. Oni żyją powiedzmy Wojciechem Szczęsnym, Robertem Lewandowskim czy Kubą Błaszczykowskim, który wczoraj skończył reprezentacyjną karierę. Oczywiście te dzieci mnie nie pamiętają, no bo nie mają prawa mnie pamiętać. Czasami dochodzi do takich zabawnych sytuacji, że rodzice mówią, zrób sobie z panem zdjęcie, a na co dzieciaki, no bo ja nie wiem, kto to jest. I ja zupełnie to rozumiem, no bo oczywiście przez internet później mogą sobie, że tak powiem, sprawdzić, gdzie grałem, co robiłem jako piłkarz. Natomiast często są po prostu briefowani przez swoich rodziców i to rodzice stymulują do tego, żebyśmy sobie gdzieś zrobili zdjęcia. Zdarza się oczywiście, że też wiedząc, że będę gościem, że ci młodzi piłkarze sobie gdzieś tam dowiadują się, kim jest ten pan o nazwisku Majdan, który do nas przyjeżdża. A przyjeżdża nierzadko, bo Radosław Majdan jest członkiem i zawodnikiem reprezentacji artystów polskich, którą tworzą aktorzy, sportowcy i muzycy. Taki przepis w sumie, który jest przepisem europejskim, że trzech byłych reprezentantów danego kraju powyżej 36 roku życia może wesprzeć tą drużynę, więc ja, Piotr Świerczewski i czasami Tomek Kłosz, czasami Tomek Iwan, właśnie występujemy w tego typu meczach, imprezach. Jeszcze powiedzmy, jeszcze na tyle jesteśmy fizycznie zdolni do tego, żeby jeszcze wyjść na boisko, no, że generalnie sprawia nam to jeszcze sporo przyjemności. A w Nędzy sporo przyjemności miały przede wszystkim dzieci, bo podczas Orlik Cup to właśnie one i ich zadowolenie były najważniejsze. Radość dzieci, radość rodziców to jest jakby kwintesencja tego, co robimy. Frekwencja dopisała, mieliśmy pełne obłożenie, drobne tam korekty, dzisiaj gdzieś tam jedna drużyna wypadła, ale udało się to szybko załatać dziurę, także najważniejsze jest to, że obłożenie było pełne, frekwencja jest dużo rodziców. No, tak, nasza infrastruktura pozwala na to, żeby takie imprezy, może nawet większe, można robić, bo jednak jest tutaj, mamy dużo miejsca i zaplecze jest na tyle odpowiednie, że jest komfort i dla zawodników, dla rodziców, dla wszystkich. No myślę, że tak mówię, poziom tutaj, nie będziemy dyskutować o poziomie, poziom jest sprawą tutaj drugorzędną. Najważniejsze jest, że była dobra zabawa, że jest rywalizacja, wszyscy są zadowoleni. Jak jest uśmiech na twarzy dziecka, no to jest najważniejsze dla nas i to my się też cieszymy, że się udało kolejny raz. Dobra robota gdzieś tam się sama obroni. U nas w GMKS-ie jest tych dzieci sporo, mamy na ten moment 8, jak się nie mylę, 8 drużyn młodzieżowych, także jest tego dość sporo, jest co robić. No, trochę nam brakuje tutaj, już można powiedzieć, miejsca na boiskach, ale jest boczne boisko już zrobione, także myślę, że za chwilkę będzie coraz lepiej. Bardzo miło zaskoczyło mnie ta ogromna grupa tej młodzieży, tych 16 drużyn, które rzeczywiście
które tak bardzo aktywnie uczestniczą w tym turnieju i patrząc na tych maluchów widać, że jest to entuzjazm. To nie jest coś robione na siłę, to jest coś, co naprawdę sprawia im przyjemność, ta zdrowa rywalizacja i przede wszystkim radość. Wiemy, w jakim świecie żyjemy, wszystko odgrywa się na płaszczyźnie profesjonalizmu, wszystko jakoś takie jest wymuszone, a tu mamy właśnie okazję i cieszymy się bardzo, że możemy wspierać właśnie tą radość dzieci, ten entuzjazm i tą naturalność, tak? No bo nie ma nic fajniejszego niż naturalny uśmiech i radość dzieci. Mam nadzieję, że ci mali zawodnicy, którzy tutaj tak z taką radością grają w tą piłkę, wielu z nich po prostu zostanie wiernym swoim ambicjom, zainteresowaniem i będziemy ich mogli oglądać jako zawodników, którzy mają swój cel, do którego dążą. Tego należy życzyć wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju, a organizatorom dalszych chęci i zapału, by już za rok znów móc gościć na tym wyjątkowym sportowym wydarzeniu.